Jedna z najciekawszych nazw to hipopotam. Wzięła się od zbitki dwóch greckich, dość niespotykanych słów, czyli hipos, koń, i potamos, czyli rzeka. Mamy więc do czynienia z rzecznym koniem. Chociaż na przykład w języku niemieckim nie używa się, tak jak u nas, greckiej nazwy, ale wprost tłumaczy się te dwa słowa i tak powstał niemiecki hipopotam. Ale czy mówimy o języku niemieckim czy greckim, to zagadka pozostaje ta sama. Jakim cudem ktoś zestawił zupełnie niepodobnego do konia hipopotama z umięśnionym rumakiem? Niestety pozostanie to jedną z zagadek, ale najprawdopodobniej wzięło się to z niezbyt trafnych obserwacji w czasie podróży, co później przełożyło się na nazewnictwo. Co robi słoń? Według polskiej nazwy słoni lub słania się. Wybitny językoznawca Aleksander Brückner twierdził kiedyś, że słonić to przeciwieństwo kłaść się. Wzięło się to z dawnych wierzeń, w myśl których słoń nie mógł się położyć, bo był zbyt ciężki, aby wstać. Być może chciałby się położyć, ale nie może, więc się słania. Dzisiaj wiemy, że słoń bez najmniejszego problemu może się położyć, a do XVI wieku nie mówiliśmy słoń, ale w słoń. A co ma wspólnego wielbłąd i słoń? Okazuje się, że bardzo dużo, dlatego że wielbłąd dawniej zabrał nazwę słoniowi. Wszystko za sprawą języka gockiego, w którym dawniej istniało słowo ulbandus, które pochodzi od łacińskiego elephantus, czyli słoń. Skąd tak wielka pomyłka? Według jednej z teorii, ludzie dawniej, kiedy zapoznawali się z żywotami świętych, mogli usłyszeć tam o wspaniałych, wielkich, egzotycznych zwierzętach. Co oczywiście nawiązywało do słonia. Ale gdy później zobaczyli wielbłąda, to przecież jest to dość spore, egzotyczne zwierzę, więc użyto nazwy etymologicznie zarezerwowanej właśnie dla słonia. Czy w takim razie nasza polska nazwa wielbłąd nawiązuje do tej wielkiej pomyłki? Niestety, aż tak romantyczna to nie jest historia. Nasze słowo wzięło się od starocerkiewno-słowiańskiego, które również pochodzi od gockiego ulbandus. Skoro jesteśmy już przy zamianach nazw zwierząt, to nie możemy zapomnieć o żubrze. To jest bardzo stare słowiańskie słowo, które początkowo wymawialiśmy jako ząbrz, co oznaczało takiego dużego zwierza z ostrymi rogami. Ale kiedy Słowianie nieco lepiej poznali tygrysa, to jego również nazwali ząbrz, zapominając, że przecież wcześniej identycznie nazwali żubra. Dopiero z czasem te dwa słowa rozdzieliły się. Skoro wspomnieliśmy już o tygrysach, to warto zauważyć, że ich nazwa wzięła się najprawdopodobniej od języka staroperskiego, gdzie mamy tigra, czyli ostry. Później trafiła do łaciny jako tigr, a do nas od wersji dopełniacza, czyli tigrys. Z czasem zamieniliśmy łacińskie ti na rodzime ty, identycznie na przykład jak to zrobiliśmy przy okazji imienia Tytus, które w języku łacińskim wymawiamy jako Titus. Ale co bardzo ciekawe, w języku polskim nie zawsze była w użyciu tylko forma dopełniacza, czyli tygrys, ale w XVI wieku absolutnie powszechnie stosowano również wersję odmianownikową, czyli tygr. W naszych lasach znacznie większym zagrożeniem niż tygrysy czy lwy były niedźwiedzie, nazywane w ojczyźnie prasłowian według profesora Bańkowskiego rktos. Ale z czasem ten praindoeuropejski wyraz został całkowicie wyparty i zapomniany. Dlaczego? Stoi za tym tak zwane tabu językowe, bo wtedy wierzono, że jeśli powie się wilk, to z miejsca pojawi się ten drapieżnik i nas zaatakuje, więc tego unikano. Dlatego mówimy dzisiaj nie wywołuj wilka z lasu. Oczywiście identycznie postępowano z innym drapieżnikiem, niedźwiedziem, dlatego ta nazwa rktos została zapomniana. Później zaczęto nazywać go nieco bardziej oględnie i tak powstała nazwa miedźwiedź, czyli dosłownie ten, który je miód. Od około XVI wieku niedźwiedzia zastąpiliśmy niedźwiedziem, dlatego ten związek z wyrazem podstawowym miód został bezpowrotnie utracony. Z nieco mniejszych drapieżników mamy na przykład wydrę, której nazwa wzięła się od greckiego określenia wody hydor, hydros, które z czasem przekształciliśmy w wydrę. Dosłownie więc oznacza to zwierzątko mieszkające blisko wody. Dopiero później z rzeczownika wydra utworzyliśmy także czasownik odzwierzęcy rozwydrzyć się, a więc żyć zupełnie swobodnie, żyć bez zahamowań, i być może wzięło się to z obserwacji tego sprytnego zwierzątka w naturze,
które właśnie poczynia sobie bardzo swobodnie. Niestety bardzo wiele zwierzątek nieustannie się drapie albo iska przez obecność innego zwierzątka, czyli pcheł. O ile polska nazwa wzięła się od wschodnioeuropejskiego słowa bchła, to znacznie ciekawsza jest nazwa łacińska, czyli pulex irritans. Możemy ją brać naprawdę bardzo dosłownie, dlatego że wzięła się od dwóch innych słów: pulus, czyli mały, i irritator, czyli denerwujący. Mamy więc do czynienia z czymś naprawdę małym i naprawdę irytującym. I na koniec zostały nam zwierzęta, które w zoo nie mieszkają, ale za to są lwami kanapowymi. I są oczywiście niezwykle szczęśliwe, że mogą przed Wami występować. Sam wyraz kot powstał przez bezpośrednie zapożyczenie z łaciny od catus, natomiast wyraz kocur utworzyliśmy poprzez dodanie męskiej końcówki r, identycznie jak w wyrazach gęsior czy kaczor. Natomiast samo słowo kot dało również początek innym wyrazom, jak na przykład kotwica, która podobnie jak pazury kota czepia się wszystkiego. Thank you.